W strefach górskich nie uprawia się roli na szeroką skalę. Wydajność pól jest niewielka, panują tu bardzo trudne warunki klimatyczne, jest zimno, mroźno i pada dużo śniegu. Dla Tsering koniec zimy oznacza przede wszystkim początek sezonu rolnego. Dane naukowe pokazują powszechne zjawisko topnienia lodowców himalajskich postępujące od lat 80. XX wieku. Podobną tendencję zauważamy też w innych obszarach świata. W regionie Kumbu pokrywa lodowa zmniejszyła się o 5% w ciągu 50 lat. Faktem jest, że w ramach globalnych zmian klimatu na obszarach położonych powyżej 4000 metrów temperatura wzrosła aż o 0,9 stopnia w ciągu dziesięciolecia. To jedne z najsilniejszych odchyleń na skalę światową. Himalaje wydają się być groźne, w rzeczywistości są jednak bezbronne. Wierzę w to, że lodowce zamieszkują duchy. Z tego powodu jeziora lodowcowe wylewają . Dochodzi do klęsk żywiołowych i osunięć terenu. Te lodowce wpisują się także w regionalny cykl hydrologiczny, zasilają wielkie rzeki pobliskich nizin. Zachowują się jak gigantyczne zbiorniki wpływające na objętość wód w rzekach przez cały rok. Indus, Tarim, Jangcy, Brahmaputra, Ganges. Lodowce zasilają w wodę wszystkie te rzeki. Wielkie rzeki nie znikną, ale objętość wody w nich będzie podlegać wahaniom sezonowym. Czy zmiany klimatu nie stanowią zatem podwójnego problemu? Jest to zarówno zagadnienie lokalne, utrudniające Tsering uprawę ziemniaków, jak również szerszy problem powodujący topnienie lodowców wysokogórskich, które zasilają rzeki całego kontynentu.